I moi drodzy, na końcu ogłoszenie, przypomnienie wszystkim. Obowiązują maseczki. Wszystkim, bez wyjątku. Maseczki zakrywające nos i brodę i usta. Nie gdzieś tu brodę na niżej ust, ale nos i brodę. Jeżeli tu jesteśmy w kościele na mszy świętej, musimy tego przestrzegać. Kto nie chce, może pozostać na zewnątrz kościoła. Tam jest głośnik, słychać i może w ten sposób uczestniczyć. Ale jeżeli jesteśmy w kościele, musimy tego przestrzegać. Dowiedziałem się, że w tym tygodniu będzie specjalna kontrola sanepidów. Taka lotna, niespotykana, gdzie będą sprawdzać, czy wszyscy w kościele mają te maski. Brak tego kosztuje od 5 do 30 tysięcy złotych. Mnie nie stać na to, żeby za kogoś zapłacić. Jeżeli przyjdzie kogoś, złapią, że jest bez maski i przyjdzie do płacenia, no niestety ja tego płacić nie będę, tylko te osoby, które tego nie przestrzegają. Jeżeli ktoś ma ze względu na astmę jakieś tam przywileje, może przyłbicę. Założyć tę przyłbicę, która też jest ochronna, bo nie ma, zgodnie z przepisami szefów sanepidu, naczelnego tego inspektora sanitarnego, nie ma żadnych ulg, żadnych przeciwwskazań. I to w niedzielę i w ciągu tygodnia również. Bardzo mi przykro, ale muszę to przekazać wszystkim, bo ja dostałem taki nakaz od moich władz i od władz sanitarnych, żeby nie było później zaskoczenia. Bardzo proszę tego przestrzegać.